Hej, witam się dzisiaj z Wami w niedokończonym makijażu, czyli wiadomo, że będzie test. Dzisiaj sobie przetestujemy i trochę tak porównamy dwa mocno chrujące korektory. To jest chyba jedna z części powtarzających się wiadomości, czy też komentarzy ostatnimi czasy, czyli porównaj korektor z NYX Got You Covered do tego z Full Cover z Make Up For Ever. Także dzisiaj sobie to zrobimy, dlatego mam właśnie nałożony podkład, zrobiony trochę makijaż oczu, ale nie mam korektora pod oczami i zaraz sobie nałożymy właśnie te dwa specyfiki. Na lewe oko, właściwie na skórę pod lewym okiem nałożę Make Up For Ever Full Cover w odcieniu numer 3. A tutaj mam NYX Got You Covered Total, nie jak to jest? Nie, po prostu Got You Covered, tam dalej jest po francusku napisane. I to jest kolorek 02, czyli light. Trochę te odcienie się różnią. Ja mam ogólnie 4 najjaśniejsze odcienie tego korektora z NYX-a, żeby porównać. Ten 02 jest najbliższy do tej trójki, której używam na co dzień. Zanim jeszcze przejdziemy do aplikacji i porównajmy sobie oba korektory pod względem technicznym jakby. Korektor z NYX-a przychodzi do nas w pojemności 8 ml i na stronie NYX Cosmetics sklep.pl dostępny jest w cenie 32 zł. Natomiast ten z Make Up For Ever, tutaj możemy go kupić albo na stronie Sephory, albo na stronie Make Up For Ever. Właściwie nie Make Up For Ever, tylko Mokotowska 58. I na stronie sklepu Make Up For Ever kosztuje 125 zł, na stronie Sephory 169. Ogromna różnica, natomiast tutaj tego korektora mamy mnóstwo, to jest pojemność 15 ml, także naprawdę o wiele większa, chociaż nie wydawałoby się tak porównując wielkość opakowania. No dobra, przejdźmy do aplikacji. I tak jak już wspomniałam, na lewą stronę nałożę Make Up For Ever i nałożę go gąbeczką Blended, teraz mam taką fajną, nową, marmurową, a na drugą stronę też mam marmurową, ale czarną i po prawej stronie będzie nałożony NYX. Skórę pod oczami mam też już przygotowaną, czyli nałożona jest dość spora ilość kremu nawilżającego, bo jeżeli używamy tak mocno kryjących korektorów pod oczami, no to musimy też o tą skórę zadbać. Nie możemy tylko ciągle ładować tam ciężkich produktów, oczekując, że skóra sobie sama poradzi. I od razu trwalego pudrem, żeby nic się nie zdążyło zebrać w załamaniach. I od razu makijaż wygląda lepiej. Ja jestem tego efektu przyzwyczajona. To jest tak naprawdę jedyny korektor, który daje odpowiednie krycie. No i nie muszę go utrwalać jeszcze dodatkowo pudrem kryjącym, wystarczy transparentny, bo wszystko wygląda ładnie, nic się nie waży. Po prostu mu ufam. Wiem, że to jest długotrwały korektor, który zastyga, który trzyma się cały dzień i zakrywa wszystko, co ma zakryć. Jego konsystencja jest taka jakby kremowa. Ale jest to bardzo mocno skoncentrowany krem, to jest jakby no właśnie kamuflaż w kremie. Jeszcze powiem taką ciekawostkę, jak zostawimy na przykład ten full cover na ręce na chwilę, bo na przykład nakładając potrzebujemy większej ilości i on zostanie na tej dłoni, to on zastygając zrobi się bardziej gęsty, ale jego konsystencja się oprócz zmiany tej gęstości nie zmienia, tak? Ona dalej jest tak samo kryjąca, właściwie może nawet robi się odrobinę bardziej kryjąca przez to, że już zaczął trochę zastygać. Więc jeżeli nie wystarczy Wam krycie, które on zapewnia, kiedy jest w takiej płynnej formie, od razu wychodząc z opakowania, możecie go na chwilę zostawić na skórze na 10 sekund i dopiero wtedy zacząć go wklepywać, bo wtedy jakby jego gęstość, jego krycie się odrobinę zwiększy przez to, że zacznie już zastygać. Tutaj obok tego Make Up For Ever nałożyłam sobie pozostałe korektory z NYX-a, bo chciałam właśnie sprawdzić ich odcienie. I po tej chwili, kiedy one już zdążyły posiedzieć na tej dłoni, zauważam, że korektory z NYX-a są o wiele bardziej tłuste w konsystencji. One są naprawdę niemalże jakby z olejkiem i też w momencie, kiedy one już siedzą w takiej zbyt dużej, powiedzmy sobie szczerze, ilości na ręce, zaczęły się jakby rozwarstwiać. To wygląda dość dziwnie. Ale okej, wystarczy tych pierwszych wrażeń, przejdźmy do aplikacji. Wow, ale to jest gęste. Powiem Wam, że krycie to on rzeczywiście ma. Powiedziałabym, że takie same dokładnie jak full cover. Natomiast rzeczywiście na skórze zauważalny jest o wiele większy błysk. Przynajmniej ja to widzę, że o wiele bardziej skóra się świeci, kiedy nie jest przypudrowana. Bo ten korektor rzeczywiście jest o wiele bardziej tłusty. Może przez to być bardziej komfortowy na skórze, ale może przez to się też zważyć. Zobaczymy, jak będzie pod koniec dnia. Koniec gadania. Utrwalę go szybko, żeby się też nic nie podbierało. I
Jeżeli zauważyliście zmianę w jakości, to dlatego, że musiałam zmienić obiektyw, bo potrzebowałam większy zoom. I co? I mogę stwierdzić, że tak, ten korektor z NYXa o dziwo czuję pod oczami bardziej niż ten z Make Up For Ever. I też on nie wygląda aż tak ładnie, jak wygląda ten z Make Up For Ever. Make Up For Ever nie zmienia swojej jednolitości. On cały czas zostaje tak jednolicie nałożony, jak go nałożyliśmy palcami czy gąbką. Przy utrwaleniu pudrem on się staje jednością z pudrem i wygląda po prostu jak skóra w innym odcieniu. Wiadomo, przypudrowana, ale skóra w innym odcieniu. Tutaj natomiast nie jestem pewna, czy kamera to odda i jak zamrzecie, to nie, ale powiem, co uważam i co zauważam. Skóra jest gdzieniegdzie, jakby widać ten korektor, że to nie jest skóra w innym kolorze, tylko że korektor rzeczywiście jest zauważalny. O, mam nadzieję, że jakoś kamera sobie da z tym radę. No i też to już chyba moje osobiste odczucie, bo to jest moja skóra, ale wydaje mi się, że zmarszczki są bardziej podkreślone przez tego NYXa. O dziwo mówię, bo on jest bardziej tłusty, więc teoretycznie powinny być mniej widoczne. No ale co? Jest dobrze. Jak na korektor, który kosztuje 32 zł, to myślę, że na swojej półce cenowej to jest korektor, który najlepiej kryje ze wszystkich ever. Nie będę go skreślać. Wygląda nie najgorzej. Nie została tutaj przykryta ta żyłka, którą ja widzę cały czas, bo jest moja. Ale cienie pod oczami myślę, że są przykryte. No, wygląda to dobrze. A z daleka korektor wygląda, właściwie korektory wyglądają tak. Myślę, że wygląda to fajnie. Cienie są zakryte na jednej i na drugiej stronie. Jest trochę różnica w odczuciu, ale powoli to zanika, więc skóra już się po prostu przyzwyczaja. Także jeżeli będzie trwały, no to myślę, że to będzie rewelacyjny zamiennik. Nie do końca tak. No zresztą zobaczymy, tak? Zobaczymy, jak się cała sytuacja ogólnie potoczy. Nie będę jeszcze ani go skreślać, ani wychwalać. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. Słuchajcie, mamy godzinę 14. Ja skończę makijaż oczu i twarzy i zmykam na zakupy świąteczne i zobaczymy się późnym wieczorem, żeby podsumować sytuację, co tu się stało z tym korektorem. No to witam ponownie. Mamy godzinę 22, czyli minęło 8 godzin. Myślę, że tak przeważnie większość z kobiet makijaż nosi. I co? Zaraz wam pokażę zbliżenie, a jeżeli chodzi o moje odczucia w tym momencie, powiem wam tak, jeżeli chodzi tutaj o to miejsce, nie zaraz pod oczami, tylko tutaj bliżej doliny łez, oba korektory wyglądają tak samo dobrze, no tutaj nic się nie zmieniło, nie straciły na pigmentacji. Właściwie powinnam się tutaj koncentrować bardziej na tym NYXie, bo akurat wiem, że Make Up For Ever tak nie zmienia swoich właściwości, więc porównując ten NYX do Make Up For Ever, jest tak samo pigmentowany, nie zniknął w ciągu dnia, nic się z nim nie stało, nie zważył się. Natomiast zauważam, że w miejscu, gdzie u mnie są najbardziej takie widoczne te zmarszczki mimiczne albo załamania skóry, po prostu wynikające z mimiki twarzy, czyli tutaj bliżej wewnętrznego kącika, to tutaj NYX nie do końca dał sobie radę i jak rozluźnię oko, no to właśnie widać, że w tych załamaniach skóry ten korektor jest. Po stronie Make Up For Ever tego nie ma. Może to być też kwestia tego, że inaczej może mniej przypudrowałam tutaj to miejsce. Wy sobie teraz możecie cofnąć i zobaczyć, jak było pudrowane. Ja już tego nie do końca pamiętam, ale rzeczywiście tutaj w samym tym miejscu tutaj załamania NYX się trochę pozbierał. Tak czy inaczej, myślę, że warto podsumować to tak, że jest to bardzo dobry korektor. Powiedziałabym, że w 85 lub 90% jest taki sam jak ten Make Up For Ever. Make Up For Ever ma tę przewagę, że jest mniej tłusty, co według mnie jest większą zaletą. I też jeżeli zostawimy go na skórze, on się nie zacznie ważyć, tylko właśnie zmieni konsystencję na bardziej gęstą, przez to ma jeszcze większą pigmentację. Czyli używamy go tak, jak akurat danego dnia lub w danym przypadku nam najlepiej pasuje. Z NYXa po zostawieniu większej ilości na skórze, właśnie na przykład na dłoni, tak jak sobie nakładamy, on zaczyna się rozwarstwiać. Może to wynikać z tego, że on jest bardziej tłusty, jakby miał więcej olejków w sobie, albo po prostu mam taką partię, no bo wiecie, różnie bywa. Bo zauważyłam, że ogólnie wszystkie te cztery kolory, które ja mam z NYXa, zachowują się tak samo, czyli jeżeli nałożymy ich więcej, to po, nie wiem, 5 minutach one
jakby tą swoją bardziej tłustą część wypychają i odrzucają ją. W momencie, kiedy to już jest nałożone na skórę i przypudrowane, nic się takiego nie dzieje, nie zważył się, nie rozwarstwił, wygląda dalej ładnie, ale na skórze już nie możemy zastosować tego samego triku, co przy Make Up For Ever, czyli zostawiając go dłużej, wcale nie zyskuje większej pigmentacji. Ale wiecie co, to tak naprawdę są różnice, które jesteśmy w stanie zauważyć tylko wtedy, kiedy używamy już tego full cover dłużej. Kiedy się naprawdę, tak jak ja, ktoś z nim zaznajomi na tyle, że zna go od podszewki, to wtedy rzeczywiście można zauważyć te różnice. Myślę, że pierwsza lepsza osoba, która pierwszy raz nałożyłaby jeden i drugi, aż tak bardzo by tych różnic nie widziała. Natomiast przez to, że ja, to jest mój lepszy przyjaciel, jestem w stanie powiedzieć, że to jest inny korektor. Na przykład, jakby ktoś mi nałożył na skórę, nie przypudrowując jeszcze, to bym wiedziała, że to jest inny korektor. Tak czy siak, myślę, że jest to naprawdę bardzo dobry korektor. Za cenę 32 zł i za naprawdę dużą pojemność, bo pomijając, że Make Up For Ever ma 15 ml, to jest po prostu pojemność do wykorzystania w ciągu 2 czy 3 lat naprawdę codziennego używania, bo jest naprawdę mocno skoncentrowany, to 8 ml również jest wielką pojemnością. To jest też, jak na korektor, którego używamy mało, to jest olbrzymia pojemność. Także nawet w porównaniu tej swojej ceny, no to naprawdę rewelacyjny korektor w tej swojej półce cenowej. Myślę, że lepiej kryjącego i dobrze wyglądającego korektora pod oczami już nie znajdziemy. Także myślę, że będę go używać od czasu do czasu, bo wygląda naprawdę fajnie. Jak na przykład z daleka tutaj o odległości, powiedzmy 40 cm od lusterka, nie widzę różnicy między tymi korektorami. Różnica jest zauważalna dopiero wtedy, kiedy się przyjrzymy z bliska i widzimy właśnie, że przy rozluźnionym oku tutaj w tych zmarszczkach korektor się zebrał. Właśnie zauważyłam, że na opakowaniu tego z NYXa napisane jest również, że to jest dewy finish, czyli właśnie to, że on jest taki bardziej jakby tłustawy i na skórze pod oczami, kiedy jeszcze nie był przypudrowany, bardziej się świecił, to jest efekt zamierzony, bo ma właśnie dawać taki efekt, wiecie, bardziej błyszczącej, świeżej skóry. W momencie, kiedy go przypudrujemy, ten efekt kompletnie się wytraca, tak jest normalna matowa skóra, tak jak puder nam powinien zadziałać, czyli zmatowić tą skórę. No i uważam, że jest to naprawdę bardzo fajny korektor. Jeżeli byłyście go ciekawe, jeżeli chciałyście go porównać, albo nie macie właśnie tego full cover, a potrzebujecie mocnego krycia pod oczami, myślę, że spokojnie można się w niego zaopatrzyć. Raczej nie pożałujecie tego wyboru. Na pewno będzie jak zawsze z korektorami i zakupami przez internet problem z wyborem koloru. No mówię, trójka, której ja używam w momencie, kiedy jestem blada na co dzień, jest najbardziej zbliżona do dwójki z NYXa. Trochę jest różnica w odcieniu, bo ten jest bardziej różowy, a ten jest bardziej żółty. To są minimalne odcienie kolorystyczne, ale jednak są. Natomiast na skórze już po, wiecie, jakby w pracowaniu tutaj w ten podkład, przy pudrowaniu pudrem, ja nie widzę różnicy kolorystycznej, także możecie się tym sugerować. I to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten test się Wam spodobał. Jeżeli używałyście tego z NYXa korektora Gotcha Covered albo macie może oba i już też dorobiłyście się swojego własnego porównania i obserwacji tego, czym się różnią, czym się nie różnią, który wolicie, koniecznie zostawcie swoje opinie w komentarzach. Bo jak zawsze, jeżeli ktoś szuka odpowiedzi na to, jaki ten korektor NYXa jest, oprócz mojego filmiku zajrzy do Waszych komentarzy i będzie wiedział już wszystko. W opisie oprócz linków do korektorów znajdziecie informacje na temat mojego makijażu twarzy, czyli podkładu, makijażu oczu i pomadki, wszystkiego co mam na twarzy, bo na pewno Was to ciekawi. Informacje o paznokciach. Niestety nie znajdziecie ich w opisie, dowiecie się tego, co mam na paznokciach dopiero w poniedziałek na fanpage'u Samilaka. Także jeszcze chwila i już będzie wszystko wiadomo. Ja Wam dzisiaj dziękuję za uwagę. Jeżeli filmik się Wam spodobał, proszę Was o zostawienie kciuka do góry i do zobaczenia następnym razem. Pa!